Problematyczne fragmenty, czyli połączenie ulicy Czarnieckiego z Kościuszki i połączenie ulicy Czechowicza z Czarnieckiego. To jest bardzo poważny problem. Gmina nie ma praw do własności działki pod inwestycją Shiraz 3. Na terenie tej działki są te dwa kluczowe skrzyżowania. Już nie będę mówił, jaka jest zasada tego, natomiast na chwilę obecną jest duży problem własnościowy. Rozmawiamy właściwie już z wieloma osobami, żeby ten problem rozwiązać. Gdyż nawet gdyby gmina chciała wykonać po prostu te skrzyżowania, to nie ma na chwilę obecną prawa do własności tego terenu. Pomimo, że to są bardzo, bardzo małe fragmenty i to nawet nie Państwo wierzą, że to nie jest kwestia w tym momencie nawet pieniędzy, żeby wykupić ten fragment, tylko właśnie kwestii własności, bo tam jest ponad 200 właścicieli. A z każdym jednym trzeba się dogadać. I stąd, stąd jest bardzo poważny problem, ale mamy na to już rozwiązanie. Jesteśmy po kilku rozmowach też z przedstawicielami z Shiraz 3. Co na te rozwiązania, także myślę, że prędzej już je rozwiążemy. Ja mam jeszcze takie zapytanie, jakie wysokie będą te bloki, które będziecie Państwo budować? Trzy kondygnacje. A nie dwóch kondygnacji, ponieważ ja mieszkam w Shirazie i była mowa, że będą budynki w następnych falach budowanych dwupiętrowe. A trzypiętrowe to są maszczane. Tylko w tej części będą wyższe usługi. Ja pan tutaj nie pytałam się, że pan ma trzy kondygnacje. Bo byłam w urzędzie i pytałam w urzędzie w planowaniu, że będą dwa budynki 16-metrowe do 16 metrów, gdzie będą usługi. No to i mam zapytanie, w tym miejscu. Ten budynek, ten i chyba ten bodajże z tego cewy, bo to jest pasmo usług. Po prostu lokale usługowe mają wyższą wysokość i jak nikt nie mieszka tam w ogródkach, więc no bo przy ulicy, więc te będą czterokondygnacyjne, jest też trzy kondygnacje. I one będą wchodziły w budynki z Shirazu? Nie, one są przy ulicy Kościuszki. A od tego roku najpierw... Tu jest budynki w Shirazu, są tutaj, tak, tutaj tam jest mieszka i będzie pani miała sąsiedztwo tej samej wysokości budynku. Dobrze, tam pan... Proszę pana, mogę na chwilę coś powiedzieć, bo pan cały czas mówi, tutaj ten, ma pan ładną korteczkę z tym paskiem. Proszę pana, proszę państwa, moje nazwisko Strzelec. Antoni Strzelec, jestem sołtysem dzisiaj po górze. Też państwa, może państwo niektórzy nie wiedzą, bo to jest jednak nowe osiedle, ale od tylu lat jestem sołtysem i startowałem z listy wyborczej mieszkańców Pogórza. Czyli po prostu nie żadnego tam kandydata na wójta i dalej tą listę trzymamy sobie. Wracając do tego tematu. Byłem przeciw temu osiedlu. Dlaczego? Bo on jest za szybko, to osiedle jest budowane. Co najmniej o rok. Jeżeli byśmy mieli pieniądze, moglibyśmy sobie pozwolić na infrastrukturę, to co państwo tutaj macie nadzieję, że będzie. Macie nadzieję, a nadzieja zawsze prędzej czy później może się sprawdzić, a może nie. Ja a propos Eurostylu, nic do nich nie mam. Cieszę się, że po prostu będą budowali. Tylko cofnijcie się państwo do tego starego Eurostylu, gdzie jest ładnie wybudowane osiedle, ale tam myśmy nawet nie dostali zezwolenia chociażby postawić słup ogłoszeniowy, bo wszystko jest wspólne. A państwo chcecie wiedzieć, co się dzieje na terenie gminy Kosakowo. Nie wszyscy w internecie siedzą. Starsi ludzie sobie idą na spacer, chcieliby jakieś tam informacje otrzymać, co się w Rewie dzieje, w amfiteatrze i tym podobne. Wracając do tego tematu, a propos, mówicie państwo, nie ma siłowni i nie ma. Proszę pana, zobaczy pan za rok, za dwa, o tym samym będzie pan gadał. Niech pan nie się nie podnieca tym, że to szybko będzie zrobione. To będzie rozbite. Jeżeli nie będzie zrobione szybko ta ulica Feliksa Dorsza, to co pan tutaj mówił, ewentualnie pod niego, to ta wasza Kościuszki będzie tak rozjeżdżona, że będziecie chodzili. Ale wy nie idziecie tyle do lewepera, tylko do sołtysa, bo dzwonią się, że dziury zapadają się, a ja atakuję urząd. No niestety taka procedura jest. O oświetlenie nie idziecie do pana tutaj do lewopera, tylko lecicie bezpośrednio do urzędu, bo należycie. I to jest w zadaniach gminy, żebyście mieli lepiej. Natomiast to, co zrobiono tutaj,
Ja mam takie pytanie, panie Mikołaju, czy może pan powiedzieć, jak to się stało, że takie nazwa Bałpoeta, kto to wymyślił, tą nazwę? To powinna być kapusta, tam było pole kapusty, truskawki były, wychodzicie. To ja zadam pytanie, tak. Ja gdzie przyjechałem, to w pani studium, no bo pan głosował. Proszę pana, byłem przeciwko. Wtedy byłem przeciwko. Tak, tylko niech mi pan powie, a nawet się osiągnę. Ale nie, proszę pana, ja już nie startuję, ja mam spokój. Ja tylko chcę panu zapytać się, jako gospodarz tego, bo pan tutaj sobie może, wie pan, dużo obiecać. Ja już trochę wszystkie, bo się urodziłem na Pogórzu, proszę pana, nie takich ludzi tutaj widziałem, proszę pana, tutaj niedaleko i z tego. Proszę pana, panie Adamie, krótko. I ten, to samo mieliśmy w Suchym Dworze, tam miały być góry, naprawdę coś pięknego, istny raj. I co się okazało? Ile gmina władowała pieniędzy w to? A tutaj, na dzień dzisiejszy, ja nie jestem przeciwny. Niech pan do mnie nie patrzy jak do przeciwnika. Tylko jestem realistą, proszę pana. W innych tych sytuacjach wy byście nie dostali tego zezwolenia, nawet jeżeli jest przystąpienie do planu. Nie dostaliście, bo nie spełniacie pewnych zadań, które macie układy z wójtem i tego się nie będzie. Załatwiliście sobie zwężenie, żeby więcej zabudować stary Eurostyl, że teraz nawet nie można tam siłowni z tego. To są wasze sprawy, to nie było za darmo, ja nie mówię. I jedyna firma, która wywiązała się z tego, to jest Eurostyl. Ale na dzień dzisiejszy, ja proszę pana, no niech pan zrozumie jedno. Ci ludzie naprawdę tylko chcą podstawy, żeby prędzej czy później, bo ta ulica się zawali. Wystarczy, ludzie chcą zabrać głos. Ale tak, no, tylko ja się pytam, kto to ten Bałporta wymyśli? Nawet dla dzieci. Ale proszę pana, macie tego. No, przecież to można było co innego. Dlaczego konsultacji? Wszystko konsultacje robicie. Można było konsultacje zrobić? Można było. Ale ci państwo dzisiaj... W reakcji było powiedziane, że były wykonane badania. Tam zrobiliśmy wśród państwa dużo badań. Co potrzebuje? Badanie 20 parę minut. Każdej osoby. To nie jest prosto zebrać. Taki feedback, żeby taką zwrotną informację, żeby stworzyć jakieś założenie do programu funkcjonalnego. W czerwcu zeszłego roku rozpoczęły się, trwały ponad miesiąc, zostały wykonane, zostały przekazane do projektanta, który skrystalizował to w jakąś wizję. Dzisiaj prowadzimy konsultacje na etapie rzeczy realizowanych na terenie, które przekazać gminy. Czy ktoś ma coś więcej konsultuje jakikolwiek inny deweloper? Nie, proszę sobie ma różnica, że drugi raz nie będziemy konsultować i nie będziemy z wami rozmawiać, bo ja nie mam przyjemności zostawać. Bo już nic nie dostaję, wiecie, bo inni najlepiej dostaną pozwolenie i nic nie robią. Nie, okazuje się, że już więcej nic nie dostaniecie. Znaczy, pana, przepraszam, pan jest czwartą kadencją tutaj? Tak, czwartą, piątą, proszę pana. Piątą, piątą. Proszę, tu wszyscy są od dwóch lat dopiero w gminie. No. Pan wicewójt, drugi rok, pan przewodniczący, ja, pan jest czwartą kadencją. Ja panu coś powiem, bo jak dwa lata temu ja zostawałem radny, to powiedziałem, że tu będą tereny zielone dla mieszkańców, co pan mówił, że tu kapusta będzie. Ja panu mówię, nie będzie żadnej kapusty, będzie porządek. Proszę pana, jak ci ludzie dopiero zobaczą, ile tam kosztuje, to skończą się. Natomiast wie pan, ja nie takich ludzi tu widziałem. Wizję. Zobaczycie państwo za 2-3 lata, co się stanie. Muszę przeprosić po prostu, bo powiem szczerze, chcielibyśmy jeszcze ewentualnie tutaj... Ja mam tylko ostatnie takie pytanie. Bardzo przepraszam, że tutaj pozwoliłem sobie trochę na zabranie takiego czasu więcej, ale panie prezesie, ja rozumiem, że państwo realizujecie ten projekt i chyba jest takie powiedzenie, tanio się buduje, jak się szybko buduje, nie? I w takim kształcie przykładowo, myślę chyba, że pan się z tym zgodzi. No? I powiem pan w tym kształcie, który państwo przedstawili, jaki czas realizacji będzie taki finalny tego projektu? To jest państwa taki... dobre pytanie. Tak. My zakładamy, że całość kompletna, oddana do użytkowania całego osiedla będzie w granicach 5 lat. Rozumiem. No to proszę wybaczyć, ale żadnych prezentów pan gminie nie zrobił, bo przecież Rada, która przegłosowała projekt planu,
to obniżyła panu, rentę planistyczną o kilka milionów złotych. Także proszę tutaj nie mówić, że Eurostat tutaj wyszedł naprzeciw, bo to nasze pieniądze w tej chwili zostały ulegnie obniżone. W momencie od sprzedaży gruntu. To są czysto teoretyczne to nie są pieniądze, których gmina w 99% nigdy nie dostaje. Ale zapomina pan powiedzieć, Po 5 lat. Panie prezesie, pan powiedział do 5 lat, czyli te pieniądze się należą i proszę tutaj jakby nie zniekształcać, dlatego zainteresowało mnie, kiedy państwo chcecie zrealizować, do 5 lat, proszę pana, także zobowiązani bylibyście prezesie, opłatą tych pieniędzy. Ja to są potężne pieniądze, także prosiłbym, raczej ja bardzo przepraszam, ale panie Adamie, ja nie ale damy pan dokończyć, przepraszam bardzo. Była komisja budżetowa ostatnio. Ale był plan zagospodarowania. Ale panie Adamie, przepraszam pana, był w Pierwuszynie plan zagospodarowania terenu też pod budownictwo wielorodzinne. Nie było żadnych wniosków, żadnych pytań, nikt nie przyszedł, nikt się nie zainteresował. Mieszka pan panie Adamie, ja bardzo przepraszam. Tamtej części. I część ludzi też przychodzi. Panie Adamie, ale proszę mnie atakować. My tylko ustalamy po prostu, bo pan, ja nie rozumiem, czy jest stanowisko pan broni. My bronimy interesu gminy w tej chwili. Ale panie Adamie, nie mamy dróg, nie mamy nic. Ludzie mają problemy, chcemy zmniejszyć uciążliwość. Bardzo przepraszam, my tym się spotkaliśmy, żeby zapytać się dewelopera, kiedy planuje, powiedział, że do 5 lat. Renta planistyczna opłata właśnie obowiązuje takich inwestorów i uważam, że przy podejmowaniu uchwały. Panie Adamie, ale przepraszam, ale pozwoli mi pan się wypowiedzieć, tak? Pozwoli pan. Ale pozwoli mi pan wypowiedzieć właśnie poprzez tą uchwałę. Dziś by nie było sytuacji. Nie mamy pretensji do dewelopera, bo jego rolą jest robić biznes. I ja się cieszę po prostu, tak? Zapraszam pana ładne pomysły. Pan razem, który będzie pan ze mną robił biznes. Znaczy nie robi pan, pana rolą jest robić swoje pieniądze. My dzisiaj patrzymy jak na nasze pieniądze, jako gminy. Powie mi pan, jak na tym robić biznes, dam panu ten kawałek pola. Ale panie prezesie. Za cenę i pan będzie na tym robił biznes. Panie prezesie, ale właśnie chcę. Nie na moich pieniądzach. Ale prosiłbym tutaj po prostu, bo pan argumenty takie wysuwa, że pan nam coś dał, pan nam. Chcemy powiedzieć, że gmina, rada, uchwalając ten projekt, obniżyła panu kilka milionów złotych z tytułu renty, a pan potwierdził, że do 5 lat tą inwestycję wykona. I byłyby te pieniądze do gminy. To jest takie założenie. 9 lat robiłem morski. Proszę pana. Z tempo realizacji zależy od tempa sprzedaży. Chciałbym to zrobić. Ma pan rację. Tak, mam rację. Inwestuję pan. A niech pan powie, ile ja przekazałem metrów kwadratowych gruntu gminie za darmo. Proszę pana, ja nie wiem, jaki interes miała gmina, żeby przejmować od pana za kilkaset tysięcy przykładowo te tereny, tak? A obniżając rentę planistyczną o kilka milionów. Dlaczego kilkaset tysięcy? Ja nie wiem, jaki interes miała gmina. No niech pan powie, jakie pieniądze, ile kosztowało mnie przekazanie terenów zielonych, bo to moja działka. Proszę pana, ile kosztowało przekazanie dróg publicznych? Proszę to wyliczyć, a ja panu wyliczę rentę planistyczną, która by wpłynęła do naszego budżetu, mieszkańcom się podnosi, a ile deweloper byłby zobowiązany do tych dzieci rolniczych? Nie, proszę pana, panie Mikołaju, niech pan nie liczy, proszę. To jest bardzo ważne. Czy mieszkańcy terenach zielonych? Przepraszam, ja to wydaję. Czy Artur Węża z Polskiego Oczywiście do oświetlenia tego czy będzie przewidziane takie oświetlenie, żeby można było sobie na przykład tam wieczorem pograć i tak dalej? Czy jakieś proszę o pytania? Najlepiej by było mieszkańców, którzy posiedli o tereny zielone. Boiska, ja mam pytanie, może nie chcecie boiska, może nie chcecie boiska. Może mieszkańców na Polskiego jest zainteresowany na tereny zielone. Tutaj wiadomo bardzo ważne tematy, tylko te spotkanie miało na temat właśnie tutaj, że terenu zielonego. Tak. Państwo macie między słowa, kiedy powinno być inne zorganizowane spotkanie w gminie i Państwo powinniście dyskutować. Ja w tej chwili wtedy inne czasy nie wiem o tym terenie zielonym. Propozycja jest tego tutaj tej siłowni, prawda, zewnętrznej lub tego jakiegoś tam placu transportowego. Nie możemy tego tutaj połączyć, czyli dać część tej siłowni miejskiej zewnętrznej, która by przygłada ludzi może starszych, plus ten sektor z crossfitem dla ludzi młodych. Mam taką uwagę, jak najbardziej w bankiecie, bo tam jest pole dowolnych uwag. Jak najbardziej możemy to rozważyć. To jest wszystko kwestia miejsca, tak? No ale miejsce można zrobić trochę mniej drążków, a trochę więcej sprzętu. To jest kwestia odważna. A dałoby radę zmieścić duże boisko i to boisko do Bugi? Tylko, że nie dawać je od strony jezdni. Stawiamy na dobrze.
tylko tutaj od drugiej strony, tak? Bo tam na planie miał pan taki teren zielony, czyli na przykład kosztem tego na A czy można byłoby na przykład zamiast siłowni umieścić tam skate park? Umieścić można byłoby tam skate park na przykład zamiast siłowni. Skate park, tak. Ja osobiście też bym był za skate parkiem, tylko teraz pytanie, czy tam w ogóle jest taka opcja, tak? Czy jest takie. Wie pani, że po prostu też jest skate park i to bardzo łatwo. Ale ja z panem nie dyskutuję. Skate park wcale też nie funkcjonują na osiedlu. To jest bardzo niszowa funkcja, a staramy się mieć jak najszerszą tak jakby grupę odbiorców tego. No, bo ja przepraszam, ale proszę spojrzeć. Proszę spojrzeć na skatepark w Gdyni. To jest jedyny tutaj skatepark, który się mieści w okolicy. Ja jeżdżę od kilku lat tam z synem i to nie jest, nie powiedziałabym, że jest to niszowa funkcja. Proszę o tak, pan bardzo... głos, tam jest pole na uwagi, pole dobrze, tak, 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 a to państwo sądzą, bo ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby boisko było na piłki nożne, bo na przykład są się